Dobry wieczór, kochani. Mam nadzieję, że mój najlepszy support już rozgrzał publiczność. Feniulek, zrobisz mi trochę miejsca? Chodź, jabłko. Dzięki. Witam was serdecznie. Przepraszam za perturbację. Jakoś przestałem się zgadzać z moim mikrofonikiem. Przez 5 ostatnich lat gram dla was takiego specjalnego mikrofoniku, który po prostu się tutaj przyłącza do telefonu i on tam do tej pory w miarę działał, ale jak śledzi ostatnie ze spotkania, no to tam coraz gorzej z nim jakby jest. Nie wiem, jaka jest rzecz przyczyna, szczerze mówiąc, dlaczego się tak dzieje. No ale mam nadzieję, że mnie słyszycie, widzicie. Mam tu taki podglądzik, który będzie mi, mam nadzieję, umożliwiał śledzenie czegokolwiek, czy nie będzie mi umożliwiał? Chyba nie będzie mi umożliwiał. To czyżbym komentarzy też nie widział? Czy nie będę wiedział, czy mi... Czemu mi się takie rzeczy dzieją cały czas? Mówię wam, no nie jest lekko. Czy to działa, czy nie działa? O, tak widzę komentarze w tej formule. No dobra. To jak to zrobić teraz, żebym widział, czy mnie widzicie, słyszycie? Tutaj se oprę. Tylko to zgaszę. Już się tablecior nie podjarał. Za bardzo, dobra, widzę. Dajcie mi znać, czy słychać mnie, widać, mnie słychać, widać w ogóle. Zeróweczka. Działa, wszystko słychać i widać. Dziękuję pięknie, kochani. Słuchajcie, 202 wieczór śpiewograniowy. Zbliżamy się nieukrotnie do 5 urodzin śpiewograń. Mimo, że dzisiaj mamy pierwszy dzień jesieni, i można by się było spodziewać, że na tę okoliczność zasypię was piosenkami o jesieni i tak dalej, i tak dalej. Tak się stanie, ale od następnego tygodnia. Muszę wam powiedzieć, że gdy przejrzałem sobie, dobra, miejmy to już z głowy, śpiewnik, to się okazało, że pośród 1380 paru piosenek, które tam są, ponad 100 traktuje o jesieni. Dlatego ja przyznaję, że jestem absolutnym jesieniarzem, bo wybór tych pieśni oczywiście jest moim wyborem, to moje ukochane piosenki z różnego rodzaju źródeł i ponad 100 z nich traktuje o jesieni. Jesień to w ogóle jest fajna pora roku, która sprzyja pisaniu piosenek, która sprzyja takiej nostalgii związanej z tak zwaną poezją śpiewaną. Więc nic dziwnego, że tylu twórców postanowiło pisać o jesieni właśnie, czy też jesienią. Ja sam uwielbiam pisać piosenki na moje płyty właśnie jesienną porą. Kochani, dzisiejsze śpiewanie numer 202, jednakowoż, będzie trzecią częścią z serii tych, które wam obiecałem odnośnie świętowania 200 śpiewogrania, czyli 201 i 202 mają tę samą konwencję. Znajdują się na nich piosenki, które sami sobie wybraliście. Konkretne osoby są odpowiedzialne za to, że te piosenki będę grał i te osoby będę wymieniał z nazwiska przed albo po każdej piosence. Tylko poczekam, aż się wszyscy przywitacie, bo to jest też takie unikalne, że ze sobą się tak serdecznie witacie, że się znacie, że część z was nie widziała się nigdy na żywo, a jednak kojarzycie się z internetu, z tych naszych śpiewogranek, no i te przywitania i te pożegnania stanowią lwią część komentarzy w ogóle. To takie przemiłe, że podczas każdej z takich transmisji mam do przeczytania później około 1000-2000 komentarzy, z czego dobra połowa to przywitania i pożegnania, ale słuchajcie, o to chodzi. Tak na dobrą sprawę, to jest w tym wszystkim najfajniejsze, że wy między sobą stworzyliście interakcję, dla której tej interakcji moja gadanina, granie piosenek jest, mam nadzieję, w miarę miłym tłem. Od prawie 5 lat, od 25 listopada 2019 roku, tak jak powiedziałem, wkrótce będzie 5-lecie śpiewograń. Jakoś trudno mi jest w to uwierzyć. Kochani, kontynuujemy zatem tę serię śpiewograniowych wytworów, które wybraliście sobie sami w takim quasi-głosowaniu pod postem, który jakiś tam czas drzewiej temu zamieściłem. I jedziemy dalej z kolejnymi 20 piosenkami, które mam dzisiaj dla was na okoliczność tych wyborów właśnie. No i witamy się piosenką, która jest piosenką mojego autorstwa. Jak wspomniałem, bardzo jest mi miło, że aż tyle pieśni wybraliście z tego mojego, z mojej twórczości, chociaż absolutnie tego nie oczekiwałem. Oczekiwałem wręcz, że będą tutaj głównie piosenki śpiewograniowe, czyli takie, których nie możecie na moich koncertach usłyszeć. No ale skoro wybraliście, no to ja nie mam wyjścia, zagram te pieśni. No i jest mi zarazem bardzo miło, że wśród pieśni, które uważacie za ważne dla siebie, czy też ładne, znajdują się również te moje wytwory z ostatnich 20 lat tworzenia. I tak oto Ola Bacińska, Upióra, poetka, o której wielokrotnie wam mówiłem, chociaż jak
wspomniałem też wielokrotnie, Ola nazywa siebie raczej tekściarką niż poetką. Ja cały czas polemizuję z nią na tę okoliczność, bo też jak to rozgraniczyć tak do końca? Nie, to jest bardzo płynne. No i co? Czytam po drugiej stronie, czyli zestaw pytań retorycznych do stwórcy. Ulubiona piosenka Marcysia Kaca. Zawsze będę to powtarzał. On bardzo, bardzo lubił tę pieśń. No i cóż, Grażyna Kwaśniewska zażyczyła sobie tę piosenkę usłyszeć. Takoż się też stanie na początek 202 spotkania z Wami. Czytam po drugiej stronie ostatniej gasi światło. Czy kadr z napisem koniec wyświetlą noc ostatnią? Czy pospadamy z drzewa żywota tak jak liście? I czy ostatni będą pierwszymi rzeczywiście? Czy na niebieskiej grani zielona rośnie trawa? Czy to, co tu zabrali, tam będą rozdawać? Czy będzie można tutaj po cichu czasem wracać? Popatrzeć, posłuchać, rachunki pozapłacać? Nic mnie to nie obchodzi, ja nic o tym nie chcę wiedzieć. Ja chcę na życia łodzi z otwartą buzią siedzieć i palić papieros, i pić czerwone wino, i śpiewać w niebo głosy, i płynąć, płynąć, płynąć. Nic mnie to nie obchodzi, ja nic o tym nie chcę wiedzieć. Ja chcę na życia łodzi z otwartą buzią siedzieć i palić papieros, czerwone wino, i śpiewać w niebo głosy, i płynąć, płynąć, płynąć. Czy dusza abonament wykupi w nowym ciele? I czy tam będą same soboty i niedziele? Czy zmuszą nas do stałej myślowej prohibicji? Czy białe będzie białe, a czarne na banicji? Ktoś mnie tam rozpozna rozproszonego w prochach, i czy tam będzie można całować się i kochać? Czy ktoś w ostatni taniec po prostu mnie zabierze? I co się ze mną stanie, jeśli nie uwierzę? Nic mnie to nie obchodzi, ja nic o tym nie chcę wiedzieć. Ja chcę na życia łodzi z otwartą buzią siedzieć i palić papieros, czerwone wino, i śpiewać w niebo głosy, i płynąć, płynąć, płynąć. Nic mnie to nie obchodzi, ja nic o tym nie chcę wiedzieć. Ja chcę na życia łodzi z otwartą buzią siedzieć i palić papieros, i pić czerwone wino, i śpiewać w niebo głosy, i płynąć, płynąć, płynąć. Kochani, na przywitanie czytam po drugiej stronie. Muszę wam powiedzieć, że gram dzisiaj dla tych z was, którzy być może są po raz pierwszy. Ja już przestałem wierzyć w to, że tutaj się znajdują jakieś osoby, które mogły być po raz pierwszy na śpiewograniu po 5 latach, ale czasami no, meandry sztuki facebookowej i internetowej powodują, że trafiają tutaj ludzie zwabieni w czymś innym w internecie, jakimś udostępnieniem, jakimś waszym komentarzem, jakąś emotikonką. Trafiają i patrzą na gościa, który najpierw pies siedzi i prawie gra na gitarze, potem wychodzi jakiś śmieszny pajac i gra piosenkę. Piosenki właściwie nikomu nieznane. Otóż taka formuła śpiewograniowa, którą uprawiam od 5 lat, od ponad 200 spotkań, która ma za zadanie zjednoczyć ludzi, którzy nie mają z jakiegoś powodu okazji, albo ochoty, albo możliwości, żeby spotkać się ze sobą i pograć, pośpiewać. Tu się spotykamy od czasów przedcovidowych, przez czasy siermiężnego covidu, aż po dzień dzisiejszy, to się tak nie mówi podobno, czyli po dziś dzień, czy jakoś tak. No w każdym razie taka to formuła. Dzisiaj akurat witam się z wami z busa mojego koncertowego, no, który przyznam narobił mi trochę problemów, bo na okoliczność pojawienia się Gajeczki w naszym życiu, czyli mojej 4-miesięcznej już prawie córeczki, naszej,
Musieliśmy zmienić troszkę jakby układ w busie. Wcześniej były dwa fotele z przodu, a pomiędzy nimi była taka piękna przestrzeń, w której spał sobie Fenio na ogół z bajeczką przytuleni. No ale ponieważ zagościła Gaja w naszym życiu, Gaja może w tym samochodzie jeździć tylko na przednim fotelu na środku, dlatego kupiłem taki podwójny fotel, wiecie, to jest duży bus, Mercedes Sprinter, który mieszczą trzy osoby obok siebie i po środku jeździ sobie gajeczka, no i w związku z tym musiałem taki zamontować fotel podwójny z przodu, co oznacza, że zniknęła ta przerwa, w której zwykle spał Fenio i w której zwykle stał telefon, który mnie obejmował kadrem. No i teraz nie ma tej przerwy i musielibyście widzieć, w jakich tutaj dokonałem konstrukcyjnych kombinacji, żeby ten telefon tam się jakoś zmieścił i się jakoś trzymał i żebyście mnie w ogóle jakoś widzieli i słyszeli w miarę. Więc to wszystko dosyć skomplikowane, no ale dzisiaj z busa, jako że gajeczka zasypia w Nowym Sączu u dziadków i nie chciałem jej budzić, więc dzisiaj będę hałasował tutaj w busie gdzieś na parkingu w Nowym Sączu. Kochani, Gazowe Latarnie, słowa i muzyka Marek Majewski, zażyczyła sobie tą piosenkę słyszeć Marta Krzyżanowska. Ja myślę sobie, że to taka piosenka, która bardzo się wpisuje w ten czas, taki koniec września, kiedy wielu ludzi kończy swoje urlopy, nawet te wrześniowe, i powoli, powoli schodzi w doliny. Być może z taką właśnie refleksją, która przyświecała Markowi Majewskiemu, kiedy pisał tę piękną balladę. To piosenka z tak zwanego projektu Ze starej szuflady, który, jak wielu z Was wie, stworzyłem kilkanaście lat temu po to, żeby ratować od zapomnienia właśnie takie piękne, stare, acz bardzo ładne piosenki górskie. Zdradzę Wam, że jutro będziemy już w Bieszczadach. Będę się starał, o ile czas i możliwości pozwolą, zagrać Wam z tych Bieszczadów jak najwięcej piosenek z ładnych miejsc, piosenek, które traktują o jesieni. Jest ich, prawdziwa mnogość, jak wspomniałem, około setki. Wszystkich nie zdążę zagrać, ale na śpiewograniach będą występowały. No i tak oto te Bieszczady, mam nadzieję, że już kolorowe, a na pewno pachnące taką piękną porą bieszczadzką, kiedy to tak zwany masowy turysta już w niej się nie zapuszcza, a w dalszym ciągu jest jeszcze w miarę ciepło i piękne kolory buki przybierają. A tymczasem Gazowe Latarnie. Powrócę kiedyś w miast ciemny gotyk, z gór szerokich, jasnych łąk, aby zrozumieć mowę tęsknoty, by odetchnąć ciepłem twoich rąk. Zabiorę z sobą zapach słońca i blask poranka roześmiany i koncert na sześć strun bez końca, na pięciu linii zapisany. Znów będę kłaniał się starym gazowym latarniom. Zanucę drzewom odpowiedź na szum powitania. Zajrzę do okien witrynom i nocnym kawiarniom. A może zebry nakarmię na skrzyżowania. Pokażę ci, jak pachną latarnie, jak się noc zanurza w rzeki czerń. A kiedy jasna mgła nas ogarnie, pierwszy tramwaj nam przyniesie dzień. Przez barokowy park pójdziemy, zanim do domu powrócimy. Będziemy liczyć dni jesieni i aby do zimy. Znów będę kłaniał się starym gazowym latarniom. Zanucę drzewom odpowiedź na szum powitania. Zajrzę do okien witrynom i nocnym kawiarniom. A może zebry nakarmię na skrzyżowania. Gazowe latarnie na życzenie Marty Krzyżanowskiej. Pozdrawiam serdecznie. A teraz piosenka, którą usłyszeć mi serdecznie kolega Marek Korolczuk z Białegostoku. A muszę przyjechać z koncertem do Białegostoku. Marku, kombinuj z Anią. Może w Białymstoku rzeczywiście warto byłoby zagrać tej jesieni jeszcze. Będę wkrótce dzwonił do Ciebie w tej sprawie. Coś wymyślimy na pewno. Dwa momenty nad jeziorem. Ciekawa piosenka, którą napisałem kiedyś nad jeziorem Zdbiczno, naszym ukochanym jeziorem.
i przejazdem właściwie jadąc za sieczówki do mamy do Kołobrzegu. To taka ciekawa piosenka, dlatego że stworzyłem ją z dwóch różnych wierszy, dwóch różnych twórców, mianowicie Stanisława Grochowiaka i Cypriana Kamila Norwida. Refren tej piosenki jest właśnie autorstwa Norwida i ten refren prawdopodobnie zainspirował Grochowiaka do napisania zwrotek do tejże pieśni, znaczy do tego wiersza, bo w tomiku wierszy Grochowiaka właśnie ten cytat z Norwida inspiruje ten wiersz. No i zainspirował mnie również do napisania melodii takiej jeziornej, nostalgicznej, do tego dwuwiersza dwóch różnych twórców. No i tak oto powstały dwa momenty nad jeziorem na życzenie Marka Korolczuka. Ja tej piosenki nie grałem strasznie dawno i zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Więc zanim ją zagram, to jeszcze pogadam, żeby rozładować trochę stres. Fajnie się jeździ z gajeczką po środku, muszę wam powiedzieć, tyłem do kierunku jazdy, jak to takie małe dziewczynko w foteliku, bo dzięki temu zarówno tata, jak i mama mogą na nią patrzeć i ona może na nas patrzeć i nie ma czegoś takiego, co zwykle jest w samochodach osobowych, że mama jedzie z tyłu z dzieckiem w foteliku, a tata z przodu robi za kierowcę autobusu i nie mają ze sobą kontaktu. My jeździmy w trójeczkę dzięki szerokości tego samochodu i jakoś to wszystko daje radę i te podróże dzięki temu są takie rodzinne, a ta rodzinność to coś takiego, co mnie niezmiennie od 4 miesięcy wzrusza, bo nie spodziewałem się, że w moim serduchu narodzi się takie odczucie jeszcze kiedyś w życiu. Dwa momenty nad jeziorem i taka opowieść. Zapatrzeni faksami, dziś tak samo jak wczoraj. Zachwyceni grą cieni, dzisiaj tak jak co dzień. Kładamy swe twarze na wieczornej wodzie. Polecamy swe ręce pamięci jeziora. Noc nadchodzi zbyt szybko, wtulam w płaszcz twe ciało. I ogrzewam oddechem twoje małe dłonie. Spod piaskowych legowisk wracają pomału do pustego wybrzeża spłoszone okonie. Do pustego wybrzeża spłoszone okonie. Coś dla wędkarzy, Grzegorz Szafoni dla ciebie. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Dziś powrócę tu jeszcze, siądę gdzieś przy drzewie, będę bardzo ci obcy, wybacz ma daleka. Nauczyłem się w gwiazdach dostrzegać kamienie. Nauczyłem się na kamienie czekać. Nauczyłem się na kamienie czekać. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. A ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie
że nikt na nie nie czeka. Ewa Paczkowska pyta o tytuł Dwa momenty nad jeziorem. To piosenka pochodząca z takiego projektu trzypłytowego Pomiędzy ciszą a ciszą, dla tych z Was, którzy być może nie śledzili kiedykolwiek tej mojej ścieżki muzycznej. To taki projekt, który powstał gdzieś pomiędzy zespołem Cisza jak ta, a Poznaniem Martina i wspólnymi płytami z Martinem Kacem, moim nieżyjącym przyjacielem. Trzy płyty złożone z piosenek, które nie znalazły miejsca w repertuarze mojego macierzystego zespołu Cisza jak ta. Takie piosenki, które z różnych przyczyn tam nam nie pasowały do grania wspólnie, może zbyt kameralne, może takie, które nie podobały się wystarczającej liczbie członków zespołu, bo zawsze demokratycznie wybieraliśmy piosenki, które stawały się naszym wspólnym repertuarem. No i z nich 40 takich piosenek powstała taka trylogia płytowa Pomiędzy Ciszą a Ciszą. I ta piosenka pochodzi właśnie z tej trylogii, troszkę zapomnianej, bo gdy na koncertach gram piosenki starej szuflady, Martina, moje, te takie najnowsze, młodsze pieśni, to gdzieś te piosenki z tego trójputowego projektu giną. Myślę sobie czasami, że szkoda, bo one rzeczywiście mają ciepłe miejsce w moim serduchu i samo to, że postanowiłem je niejako wbrew zespołowi zarejestrować i wydać, puścić na świat do Was, to pokazuje, że uważałem je za ważne dla siebie. Właściwie wszystkie piosenki, które napisałem, uważam za ważne. Niektóre kocham bardziej, niektóre mniej. Z niektórymi się po latach bardziej zgadzam, a z niektórymi po latach się mniej zgadzam. Ale wszystkie są moimi muzycznymi dziećmi. Takimi małymi gajeczkami, których no, prawie 120 w moim koszyku z piosenkami. A teraz Roman Romańczuk, autorska piosenka pana Romana, którą zamówiła sobie Kasia Żyna, Golec przez 2 O. Wigilia codzienna, bardzo piękny utwór z projektu ze starej szuflady. No i co? Taka ładna piosenka to jest. Co mogę powiedzieć? To ładna. Coś mi tu spadało. Tunerek mi spadł. To nastroimy sobie przy okazji. To może zanim nastroję, to powiem. 27 września w Bieszczadach jedyny koncert z Zagroda Chryszczata w Smolniku na Tosławą. Serdecznie zapraszam. 28 Beskid Niski i placówka w Partnem, piękny wernisaż artystyczny i mój koncert. Potem 1 października Katowice na Mastel, nie ma już biletów, kochani, wszystkie miejsca wyprzedane. Można się ewentualnie na listę rezerwową zapisywać, bardzo jest miło i zarazem smutno, że nie mogę więcej osób wpuścić na ten koncert, no ale lokalu nie rozciągniemy. I 2 października Kraków, Klub Zaścianek. Nie wiem, czy są bilety, bo nie ja je dystrybuuję. Natomiast warto pytać, na stronie Klubu Zaścianek są namiary na te bileciki. Fajne miejsce i myślę, że fajnie by było się z krakowianami spotkać właśnie tam. Być może właśnie Wigilia Codzienna tam podówczas zabrzmi. A gdy na obiad przyjdzie zwykła pora, niech nikt nie puka do drzwi, nikt nie dzwoni, niech świat umilknie, bym usłyszeć stołał głos twego serca, które wciąż gdzieś goni. A gdy już uda nam się usiąść razem, zmień troski w słowa, będę słuchał pilnie, bo chwil tak mało, by je pustym czasem zapełnić ciszą, jak po nocnym filmie. Jeśli chcesz milczeć, po nie mówmy wspólnie, można o wszystkim rozmawiać w ten sposób. Jednym spojrzeniem powiem ci, co u mnie, i ty o sobie opowiesz bez głosu. Na niedzielę nie
zapraszaj gości. Ten dzień jest dla nas i tak na zbyt krótki. Znów przypatrzymy się naszej miłości, ubranej w życie i powszednie smutki. Do stołu nakryj, ja zapalę świecę, na później odłóż sprawy wszystkie pilne. I tak jak kiedyś, dłoń podaj, nic więcej, codzienną naszą spożyjemy Wigilię. Jeśli chcesz milczeć, to nie mówmy wspólnie. Można wszystkim rozmawiać w ten sposób. Jednym spojrzeniem powiem ci, co u mnie. I ty o sobie opowiesz bez głosu. Wigilia codzienna Romana Romańczuka na życzenie Kasiarzyny Golec. I kolejna piosenka. O, to ciekawy utwór. Ciekawy utwór, jako że pochodzi on z czasów starociszowych, jedna ze starszych piosenek Mariusza Borowca, mojego serdecznego kolegi z Kołobrzegu, założyciela zespołu Cisza jak ta. Z naszej drugiej płyty studyjnej Sen natchniony, którą nagrywaliśmy w Radio Koszalin. To takie było dla mnie duże przeżycie, bo zespół Cisza jak tam w ramach jakiegoś festiwalu bodajże w Ustroniu Morskim jako nagrodę dostał możliwość nagrania wokali do płyty w studio nagraniowym Radia Koszalin. Wtedy to było dla nas ogromne wydarzenie, w ogóle nagrywanie płyty w radio jakimkolwiek i wiecie, w ogóle profesjonalne nagrania. Druga płyta, pierwsza była taka domówką, taką typową domówką amatorsko nagrywaną, zupełnie zielona magia. A ta druga, Sen natchniony przez pryzmat głosów nagrywanych właśnie w Radio Koszalin, miała tchnąć takim profesjonalizmem. No i ja tam zostałem poproszony przez realizatora dźwięku Jarka Refuna do zaśpiewania między innymi tej piosenki właśnie. No i to poniekąd w jakiś sposób sprawiło, że stałem się wokalistą tego zespołu, z którym 18 lat podróżowałem po scenach i scenkach Krainy Łagodności. Ponad 1000 wspólnie zagranych koncertów, w sumie 23 razem nagrane płyty chyba, nie, z Ciszą mniej, z Ciszą chyba 18 czy 16, a pozostałe to już sam, to 23 w sumie. I utwór ty Mariusz Borowiec napisał do słów Bolesława Leśmiana, że absolutny klasyk polskiej poezji, a zażyczyła sobie tę piosenkę Ewelina Tubacka. Tubiś, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tubiś jest też taką osobą, która towarzyszyła Ciszy jak ta od czasów takich, można by rzec, bardzo dawnych, o ile dobrze pamiętam, jeszcze za czasów takiego portalu, kto pamięta, grono.pl. Zdaje się, że tam się z Eweliną Tubacką poznaliśmy i wirtualnie. Także starynka piosenka, starynka relacja, starynka płyta, no i Bolesław Leśmian u pióra, to jest, można by rzec. O, Sebastian Pawłukowicz twierdzi, że to najbardziej znana piosenka CJT pochodząca z drugiej płyty. No tutaj bym polemizował, zdaje się, że najbardziej znaną piosenką pochodzącą z płyty Sen natchniony, chyba tak u ciebie wymyśliłem, jest najczęściej odtwarzaną z tej płyty piosenką, i dobrze pamiętam. Płacz chyba nie, ale to jest bardzo ładna piosenka. No jak wiecie, jeżeli Bor napisał muzykę, a Leśmian napisał słowa, no to inaczej być nie. Nie może. Tak splecionymi, jakbyś klęcząc spała. W nierozstępne mym oczom wpatrzona widzenie. Płaczesz przez sen i wstrząsem wylękłego ciała. Błagasz o nagłą pomoc, o rychłe zbawienie. Jeszcze płaczu niesytą do piersi cię tulę, a ty goisz się we mnie.
niby lgnąca rana. A ja płacz twój całuję, biodra i kolana, i ramię i zsuniętą z ramienia koszulę. Lecz karmiony ust twoich spłakanym oddechem, nie pytam o treść widzeń, dopiero z porania. Zadaję ciemną nocą tłumione pytania, odpowiadasz bezładnie, ja słucham z uśmiechem. Jeszcze płaczu nie sytą, do piersi cię tulę, a ty koisz się we mnie, niby lgnąca rana. A ja płacz twój całuję, biodra i kolana, i ramię zsuniętą z ramienia koszulę. Jeszcze płaczu mnie sytą, do piersi cię tulę, a ty koisz się we mnie, niby lgnąca rana. A ja płacz twój całuję, biodra i kolana, i ramię i zsuniętą z ramienia koszulę. Płacz Bolesława Leśmiana, chociaż gdybyście chcieli znaleźć ten wiersz w którymkolwiek z tomików wieszcza, to pewnie by się to nie udało, dlatego że Boro, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, użył fragmentu dłuższego poematu, będącego poniekąd erotykiem w Malinowym Chruśniaku, i właśnie fragmentem tego dłuższego poematu jest ten fragment, fragmentem jest fragment, ten utwór, który zatytułował Płacz. No i to jest taka starocieszowa piosenka, mówię, z drugiej płyty, ze Snu Natchnionego, takiej ważnej dla nas płyty, bo to była taka pierwsza tak poważnie zarejestrowana płyta i duże nadzieje w niej pokładaliśmy. I rzeczywiście, o ile z pierwszej płyty Zielona Magia najbardziej, niewątpliwie najbardziej popularną piosenką, a jedyną popularną piosenką, stała się piosenka Zapach Chleba, autorski utwór Bora. Tak jak wam opowiadałem, to taki nasz taki pierwszy hicior ciszowy, na który czekali nasi pierwsi słuchacze na koncertach i śpiewali tę piosenkę razem z nami. To jest taki fantastyczny moment w życiu scenicznym, kiedy się człowiek doczeka pierwszego takiego, wiecie, hiciora, na który słuchacze czekają. Nawet jeżeli to jest 5 słuchaczy, to i tak jest super. I cóż... Zapach Chleba był pierwszym takim utworem z płyty Zielona Magia, a z płyty właśnie Sen Natchniony najczęściej czekaliście na koncertach na Płacz i na Taką Ciebie Wymyśliłem, która też chyba, jak dobrze pamiętam, dzisiaj zabrzmi. Ale zanim, to piosenka, którą zażyczył sobie mój serdeczny kolega Jacek Matuszczak, poniekąd myślę, że z Darwinką razem. Wędrują ludzie, to piosenka Mariusza Nikoniuka, która stała się hymnem ich podróżowania. Jak wiecie, ich wędrowanie jest powszechnie znane. Wędrują z pielgrzymkami w pięknych intencjach do niezwykle odległych miejsc, ucząc nas pokory, ucząc nas wytrwałości, ucząc nas takiego bezkresnego poświęcenia czasu, wysiłku i emocji i modlitw, jak ktoś modlitwę wyznaje, dla innych ludzi, w intencji pokoju na świecie, w intencji powodzian i innych postaci, angażują się zawsze charytatywnie i zawsze z pełnymi serduchami. Dlatego też dla nich zawsze z wielką radością gram tę piosenkę Wędrują ludzie. Sercu, z nadzieją u boku, co dzień od rana tyle do przodu. W huku czy w ciszy, w burzy czy w słońcu, krok po kroku, ciągle ku końcu. Wędrują ludzie z plecakiem uśmiechu, z balastem smutku i oddechu, i nie chcą spocząć nawet na chwilę, bo tak się boją, że coś ich ominie. Wędrują ludzie z plecakiem uśmiechu, z
balastem smutku i oddechu. Nie chcą spocząć nawet na chwilę, bo tak się boją, że coś ich ominie. Zgarą w sercu, z nadzieją u boku, co dzień od rana tyle do przodu. Ciągle ku końcu. Wędrują ludzie z plecakiem uśmiechu, z balastem smutku i oddechu. I nie chcą spocząć nawet na chwilę, bo tak się boją, że coś ich ominie. Wędrują ludzie z plecakiem uśmiechu, z balastem smutku i oddechu. I nie chcą spocząć nawet na chwilę, bo tak się boją, że coś ich ominie. Wędrują ludzie na życzenie Jacka Matuszczaka. No i kolejna pioseneczka. Dobrze, że jesteś. Utwór Mariusza Kampera, który zażyczyła sobie usłyszeć Ewa Kasiewicz. Bardzo lubię tę piosenkę, bo ona jest taka pozytywna, taka można by rzec, że taka ode mnie, można by rzec dla was, bo dobrze, że jesteście na dobrą sprawę. Przecież to wszystko za to wyczyniam. Nie tylko tutaj, bo wiecie, od 5 lat to z bardzo różnych miejsc wyczyniałem te moje wszystkie piosenki, live, wiecie, tak gdyby policzyć. Myślę, że przy okazji 5 urodzin śpiewograń zrobię taką statystykę. Skąd najczęściej robiłem śpiewogrania? No pewnie z Poznania wyjdzie najczęściej, ale przecież tych miejsc przez te 200 śpiewograń było multum, bo przecież i różne góry, i Bacówki, i piękne miejsca przyrodniczo, moje ukochane, Leśnictwo Wrzosy, Brzeźnica, Leśniczówka, no mnóstwo miejsc, Nowy Sączka po raz drugi w mojej historii. Także tych miejsc już się narobiło troszeczkę przez te 5 lat i 200 śpiewograń, więc te statystyki przed nami dopiero, natomiast myślę już sobie, że to wszystko dzięki temu, że wy jesteście, gdyby was tutaj nie było w jakiejkolwiek liczbie, bo to tak jak mówię, to nie ma znaczenia, czy was jest tutaj 5 osób, czy tak jak bywało 3,5 tysiąca. Grunt, że ktoś jest, tak zwane, jak Marek Kondrat w Dniu Świra bodajże powiedział, te jedne słuchające oczy chociaż. No bo po to jest ten przekaz, to jest taki przekaz, który ma za zadanie czymś was zainspirować. No w moim przypadku akurat pieśniami, opowieściami o nich tam, gdzie oczywiście znam te historie, to opowiadam, bo uważam, że jest to immanentna część każdej piosenki. Intencja, jakby powód, dla którego ta piosenka powstała, dla kogo powstała, gdzie powstała, kiedy powstała, dopiero to tworzy kontekst, który stanowi o jej pięknie, według mnie oczywiście. Jeżeli podzielacie moje zdanie, to jest mi bardzo miło. No i cóż, i po to je gram, żebyście je poznali, po to je gram, żebyście sobie je przypomnieli. W końcu po to je gram, żebyście mogli pobyć ze sobą, więc fajnie, jeżeli tam po drugiej stronie są chociaż dwie osoby, które mogą to zrobić. I taka misja, no gdyby was nie było, to by nie było sensu tego wszystkiego przynajmniej w tej formie robić. A tak, 202 raz robię. Dobrze, że jesteście. Dobrze, że jesteś, dobre sny na mnie się los. Dobre dni przynosi dobry los. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś, dobre sny na mnie się los. Dobre dni przynosi dobry los. Dobrze, że jesteś. Kiedy nie masz dokąd pójść i wszystko idzie źle, obcym tłumie jesteś sam i czekasz, żeby ktoś wysłuchał cię. Dobrze, że jesteś, dobre sny na mnie się noc. Dobre dni przynosi dobry los. Dobrze, że jesteś. Łatwo płyną słowa złe. Dobrze o tym wiesz i przez łzy powtarzasz wciąż. Nic nie stało, nic nie stało się. Dobrze, że jesteś, dobre sny na mnie się noc. Dobre dni przynosi dobry los.
Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś dobre sny na mnie śniąc. Dobre dni przynosi dobry los. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteście. Dobrze, że jesteście, kochani, i to nie tylko te osoby, które bez żadnego trudu jestem w stanie rozpoznać po imieniu, nazwisko, wszak znamy się już tak dawno, tak długo i wielokrotnie mieliśmy okazję spotykać się czy na zlotach, czy na koncertach, czy w różnych innych miejscach, czy też te osoby, które dla mnie pozostają w dalszym ciągu w jakiś sposób anonimowe, bo nie mają zwyczaju na przykład się uzewnętrzniać w komentarzach, albo obnażać swoje osoby na koncertach i tak dalej. Dobrze, że jesteście jako całość, dlatego że wasza liczba, liczba tych, którzy słuchają, którzy zdawają się co poniedziałek, kiedykolwiek by nie wypadł, na te spotkania, pokazuje, że to wszystko ma sens, że te piosenki są ważne, że są wrażliwcy wokół, że są ludzie, którzy czekają na spotkania, na słowa tych piosenek, na łagodne melodie, no i że mają one dla kogo powstawać i dzięki temu zarówno twórcy dzisiejsi, tacy jak ja, jak i ci, którzy już nie tworzą z różnych przyczyn życiowych, mają takie poczucie, że to wszystko miało, ma jakiś głęboki sens i jest dla kogo grać. Piotr Pachorski, przepiękna piosenka, której zażyczyła sobie Monia Bakies. Pozdrawiam cię serdecznie, Moniu. Idę, lubię bardzo tę piosenkę. Prawdopodobnie była ona kiedyś w repertuarze zespołu Dnieje, który współtworzył Piotr Bachorski. Natomiast ja poznałem tę piosenkę wykonywaną przez zespół Domość w Lech Progach, zresztą wiele innych pieśni starych, które ten zespół zaanektował do swojego repertuaru i przez ten pryzmat no, tchnął w te pieśni popularność. Ta akurat piosenka nieco mniej znana, a myślę, że szkoda, bo to jest jedna z piękniejszych modlitw poetycko-muzycznych, takich modlitw, pod którymi się mogę obiema rękoma z radością podpisać. Idę, a właściwie powinienem powiedzieć gram. I może ktoś powie mi, że to tak jakoś głupio brzmi, i może zarzucić też, że prowadzę nieznaną z nim grę. A ja sobie idę i wybijam takt, czuję się wolny, wolny jak ptak, bo wiem, że mi więcej do szczęścia nie trzeba, prócz dachu nad głową i kromki chleba. I wiem, że mi więcej do szczęścia nie trzeba, prócz dachu nad głową i kromki chleba. I dzięki ci, Panie Boże, na niebiosach, że mogę się położyć na złocistych kłosach. Dzięki ci, Panie Boże, na niebiosach, że mogę się wytarzać w babiego lata włosach. Dzięki ci, Panie Boże, na niebiosach, że mogę się wytarzać w babiego lata włosach. Dzięki ci za to, że stworzyłeś ślimaka,
i dzięki stokrotne za małego robaka. Poszeczko może skromna i mała, ale niebywale wzniosła i wspaniała. Poszeczko może skromna i mała, ale niebywale wzniosła i wspaniała. Dziękować ci, panie, nigdy nie przestanę, za deszcz, za chmury, za wiersze śpiewane, za cznie, za śmutrawy, za wszystko listowie, za to, co w tym sercu i co w twojej głowie. Dziękować ci, panie, nigdy nie przestanę, za deszcz, za chmury, za wiersze śpiewane, za cznie, za śmutrawy, za wszystko listowie, za to, co w tym sercu i co w twojej głowie. Dziękować ci, panie, nigdy nie przestanę, za deszcz, za chmury, za wiersze śpiewane, za cznie, za śmutrawy, za wszystko listowie, za to, co w tym sercu i co w twojej głowie. Dziękować ci, panie, nigdy nie przestanę. No cóż, za te wiersze śpiewane na pewno. Za deszcz, za chmury, za wiersze śpiewane, za trzciny, za źdźbło trawy, za wszystko listowie, za to, co w moim sercu i co w mojej głowie. Jedna z piękniejszych modlitw, które można adresować. Ja za takie rzeczy właśnie dziękuję, bo one jakby ustanowiły mnie w tym życiu tu ziemskim, na takim stanowisku, które bardzo kocham. Ja sobie dzisiaj uciąłem pogawędkę z kolegami na temat pracy i utyskiwania na to, jak to, wiecie, trzeba pracować, jak trzeba by chciał nie pracować i tak dalej, i tak dalej. Ja mam ten taki przywilej niezwykły, dar od losu, dzięki wam również, że moja praca jest jednocześnie moją największą pasją. I jakby granie piosenek, pisanie piosenek, zarażanie innych ich pięknem i wrażliwością ich twórców, bądź też wrażliwością poetów, których słowa ubieram w dźwięki, jest taką moją misją i zarazem największą przyjemnością i zarazem pracą. Więc tak na dobrą sprawę jest takie powiedzenie: rób w życiu to, co kochasz, to nigdy nie będziesz musiał pracować. I to jest akurat poniekąd moim udziałem, za co wam dziękuję, bo gdyby was nie było, no to ta moja pasja nie byłoby ani pasją, ani pracą. A tymczasem, no to ciekawa piosenka w tym zestawieniu. Pozdrawiam serdecznie Joannę Jaw-Budę, która sobie zamówiła tę piosenkę. Chyba nieco ironicznie, na okoliczność dołączenia do trzutki mej przeuroczej istotki o imieniu Gajeczka. Takie piosenki z czasów, że tak powiem, fasolkowo-majko-jeżowskowych i kto pamięta takie rzeczy jak 5-10-15, fasolki, Akademia Pana Jack, tak to się nazywa? Nie Akademia Pana Jacka, tylko Dyskoteka Pana Jacka. Kto pamięta, jak ona miała na imię, Pierwsza platoniczna miłość, Magdę Francesco, która śpiewała o tym, że myszka widziała ostatnia. Kto pamięta Natalkę Kukulską, która śpiewała o balu lalek i tak dalej. No i kto śpiewał Bursztynka? Kto pamięta, kto śpiewał Bursztynka? Bo ja nie pamiętam, ale dzisiaj będę śpiewał ja, no tak, skoro słowo się rzekło, skoro jakby zamawialiście piosenki, no to Asia Buda sobie zamówiła tę. Ja tę piosenkę kiedyś grałem na jakąś okoliczność na śpiewograniu i uwaga, ona będzie w śpiewniku, tak, jest w tym spisie piosenek, dlatego że ten spis piosenek jest moim subiektywnym doborem pieśni ładnych i one nie muszą być ani poetyckie, ani nie muszą być szalenie poważne, ani też nie muszą być jakoś, ani się też nie musicie zgadzać z tym, że one są ładne, to jest tylko moja subiektywna opinia i mój subiektywny dobór. Ale okazało się, że autorem słów do tej piosenki jest Andrzej Grabowski. Ja jestem ciekawy, czy to jest ten Grabowski z tych Grabowskich Andrzejów. Natomiast muzykę napisała pani Kasia Marzec. I tak oto Bursztynek. Takie to
nostalgicznie, dziecięco radosne. Ja się cieszę, że takie piosenki w tym śpiewniku są. Dzięki temu będę miał co grać Gai, nie? Bo jak gram Gai Bartnę, to odczuwam taki dysonans poznawczy, bo wyobrażam sobie, że teraz to jeszcze, bo ona na razie nic nie rozumie, ale za jakieś 2-3 lata będzie pytała o każde słowo. I gdybym miał takiej tłumaczyć każdą metaforę i każde słowo zawarte w wierszach, które gram w piosenkach, no to podejrzewam, że będzie mnie to kosztowało na pewno masę wysiłku. A tymczasem taki bursztynek. To co, śpiewamy roczniki, takie moje mniej więcej i około. Na pewno pamiętacie bursztynka. Kiedy już trzeba będzie powiedzieć cześć, kiedy już lato pęknie i spadnie deszcz, co ci dać, przyjacielu, mych słonecznych dni, żeby czas nie zamazał tych wspólnych chwil. Bursztynek, bursztynek, znalazłem go na plaży. Słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń. Bursztynek, bursztynek, położę ci na dłoni. Gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech cię dogoni. Kiedy znów się spotkamy za wieków sześć, kiedy znów powiesz do mnie po prostu cześć, może nawet nie poznam przez chwilę cię, ale ty wtedy prędko pokażesz te. Bursztynek, bursztynek, znalazłem go na plaży. Słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń. Bursztynek, bursztynek, położę ci na dłoni. Gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech cię dogoni. Bursztynek, bursztynek, znalazłem go na plaży. Słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń. Bursztynek, bursztynek, położę ci na dłoni. Gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech cię dogoni. Lasi Budy, na życzenie. Bursztynek Andrzeja Grabowskiego i Kasi Marzec. A teraz wspomniana już dzisiaj piosenka, taką u ciebie wymyśliłem. Ciekawy utwór, jedna z moich pierwszych pieśni, pierwsze trzy piosenki, które napisałem, wśród nich właśnie taką ciebie wymyśliłem. No i cóż, też z dużym sentymentem, tym razem piosenka zażyczyła sobie Renata Okońska. Pozdrawiam serdecznie Renatę. To taka piosenka, którą no bardzo długo nie byłem w stanie jakby... Wiecie, takie te pierwsze piosenki, które się pisało, to z jednej strony sentyment, a z drugiej strony są takie surowe, takie... Pamiętam Dwoje Ludzieńków, w którym napisałem kołysankę dla i taką ciebie wymyśliłem. I to takie stareńkie pieśni. Dla mnie oczywiście, no z perspektywy niektórych pieśni, które wam proponuję, które mają po 40, 50 czy 60 lat, no to są gówniarze, a nie stare pieśni. Ale dla mnie, z perspektywy mojego pisactwa piosenkowego, to takie najstarsze moje piosenki. 20-paroletnie. No i taką ciebie wymyśliłem, do nich należy. Ja taki czuję za każdym razem taki niesmak, kiedy myślę o tej piosence, bynajmniej dlatego, że jej nie lubię, tylko przez pryzmat historii, którą część z was zna z koncertów ciszowych, mianowicie kiedy napisałem tą muzyczkę taką, napisałem muzykę, wiecie, to Zbigniew Preisler pisze muzykę, a ja piszę melodię, albo właśnie wymyślam melodię, układam, albo dobieram melodię do wierszy. Z perspektywy takiego młodego twórcy melodii napisałem, no i potem się okazało, że to jest ten wiersz Janasza Kofty ma już muzykę i napisał tę muzykę Jerzy Derfel, bardzo poważny kompozytor, część z was pewnie znany. No i ja wtedy w takim porywie takiej twórczej uczciwości znalazłem namiary do pana Derfla w Zaiksie i zadzwoniłem do niego tak serdecznie z taką nieśmiałą prośbą, czy ja bym mógł
tę piosenkę w takiej mojej gitarowej wersji prostej, turystycznej wręcz, sobie grać i dostałem taką zjebę przez ten telefon. Powiem wam, że dobre 20 minut musiałem trzymać telefon daleko od ucha na okoliczność tego, jakim to jestem deptaczem świętości i gówniarzem, który się na tą świętość, że tak powiem, tam no takie to było dosyć przykre, bo nawet nie posłuchał. A ja nie wiedziałem po prostu, że miał jakąś wyłączność na tę melodię i że tylko jego melodia jest adekwatna do tego wiersza. No, Janasza Kofty nie byłem w stanie zapytać, bo podówczas nie było go tu już wśród nas. No i tak oto mam taki zawsze takie poczucie pewnej nielegalności podczas grania tej piosenki. No i wybaczcie, jakoś rzadko ją gram na koncertach, również przez pryzmat tego opieprzu, który podówczas zostałem, bo po dziś dzień mam wrażenie, że robię coś takiego nieeleganckiego, grając tę piosenkę. To jest, to się już nie pozbędę chyba nigdy. Jesteś tu przy mnie, noc się chyli, nad ranem bywa nieprawdziwie. Jesteś tu przy mnie, trochę cię dziwi, że ja niczemu się nie dziwię. A znamy się przecież od godzin pięciu. Nie, nieprawda, czy się nie domyślasz, że zagarnąłem cię pamięcią na długo przed tym, zanim przyszłaś. Taką ciebie wymyśliłem, gdy okno bielało nad ranem. Wszystkie w tobie zamieściłem, wiersze nienapisane. Najlepiej jak umiałem, z każdym uśmiechem, gestem. Tylko nie przewidziałem, że jesteś. Taką ciebie wymyśliłem nad stołem zalanym winem, kiedy twoje zdrowie piłem w niejedną szarą godzinę. Za chwilę noc upadnie, spojrzyj kochanie, dnieje. To chwila, gdy najładniej istniejesz. Taką ciebie wymyśliłem wśród tylu słów bezimienną, kiedy ciszy motywem niebo szarżało nade mną. Kiedy za dużo chciałem w moim łagodnym obłędzie, wtedy nie przewidziałem, że będziesz. Los się dobrze ze mną obszedł, przy tobie wszystkiemu sprostam. Tylko o jedno cię proszę, zostań. Ot, tak sobie pomyślałem w tak zwanym międzyczasie, kiedy wam śpiewałem tę piosenkę, że tutaj podmiotem lirycznym tejże pieści z pewnością jest jakaś przedstawicielka płci przepięknie odmiennej, do której Janasz Kofta te słowa kierował, ale tak sobie myślę w kontekście tej opowieści, którą się z wami podzieliłem, że to mogłaby być moja wypowiedź o piosence. Tak o ciebie wymyśliłem, gdy okno bielało nad ranem, wszystkie w tobie zamieściłem, wiersze nienapisane. Najlepiej jak umiałem, z każdym uśmiechem, gestem, tylko nie przewidziałem, że jesteś już napisana przez kogoś innego. Tak będę od dzisiaj patrzył na tę piosenkę. Tak ironicznie troszeczkę. Nadzieja wiosenna. Piosenka, którą dla Ciszy, jak to napisał mój kolega Mateusz Wyziński, perkusista zespołu Cisza jak ta, obecnie wszechmuzyk zespołu Virgo, który to tworzy z Małgosią Grabowską. Nadzieja wiosenna. Słowa jednej z moich ulubionych poetek, Wiesława Kwintochoczan, poetka mieszkająca w Toruniu, poetka, do której wymyśliłem kiedyś taką płytę, Wuka.
taki pseudonim artystyczny, która składa się właśnie wyłącznie z wierszy poetki. No i mam sentyment do tej płyty wielki, chociaż jej nagrywanie przypadło na trudny czas w moim życiu od towarzyszenia tacie w odchodzeniu, takim rocznym towarzyszeniu od diagnozy po zniknięcie. I spędzałem wtedy bardzo wiele czasu w Danii i na tę płytę napisałem raptem 3 piosenki, co jest dość nietypowe w mojej historii ciszowej, bo na ogół pisałem tych pieśni dużo więcej, a na płytę WK tylko 3 piosenki, ale ważne. Skowyt, Nadzieja, Niebiesko i co jeszcze było na tej płycie? Niebiesko, Skowyt i... nie pamiętam, czy 3 piosenki. No w każdym razie 3 pieśni na tę płytę tylko. Ale jest tam wiele pięknych wierszy Włóki, do których napisali melodie moi koledzy i koleżanki z zespołu również, więc serdecznie polecam znaleźć sobie tę płytę gdzieś w internecie, bo to twórczość Wiesławy Kwintokorzan bardzo fajna i godna. I Nadzieja wiosenna, piosenka taka jasna, lekka. Posłuchajcie. Maciej Siwiński sobie zażyczył tę piosenkę słyszeć, a tam powiedziałem, że Renata Okońska, a to Maciek Siwiński. Serdecznie pozdrawiam Maciusia i całą rodzinę Siwińskich. Coraz częściej pod dywan zamiatamy marzenia, drżąc niepewnie jak liście na wietrze. Choć tak trudno uwierzyć w możliwości spełnienia, to nadzieja kołacze się jeszcze. Że kiedy wiosną sił przybędzie, w skrzynkach zapłoną pelargonie, znów wystawimy do słońca twarze i znów spotkają się nasze dłonie. Że kiedy wiosną sił przybędzie, w skrzynkach zapłoną pelargonie, znów wystawimy do słońca twarze i znów spotkają się nasze dłonie. Coraz częściej pod dywan zamiatamy marzenia, drżąc niepewnie jak liście na wietrze. Choć tak trudno uwierzyć w możliwości spełnienia, to nadzieja kołacze się jeszcze. Że kiedy wiosną sił przybędzie, w skrzynkach zapłoną pelargonie, znów wystawimy do słońca twarze i znów spotkają się nasze dłonie. Że kiedy wiosną sił przybędzie, w skrzynkach zapłoną pelargonie, znów wystawimy do słońca twarze i znów spotkają się nasze dłonie. No, można by rzec, że piosenka w swoim przebiegu i treści taka dość kuriozalna, biorąc pod uwagę, że mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni, a ja tutaj o wiośnie marzę, nie, to wiosna jeszcze przed nami, jesień i zima. Więc jeszcze kupę czasu do wiosny. Niestety, o ile lubię bardzo jesień, tą wczesną, zwłaszcza złotą, piękną, to zarazem mam też takie poczucie, że do wiosny, którą kocham równie bardzo, jest jakaś coraz tak daleko. Anioł wszystkich zakapiorów. Piosenkę sobie zażyczył usłyszeć Marcin Szymański. Pozdrawiam serdecznie Marcina i całą rodzinę Szymańskich, powiększoną całkiem niedawno o Kubusia. Słowa Grzegorza Szafaniego. Pozdrawiam serdecznie poetę z Polanowa. No i moja muzyczka. No i zobaczymy, co ja z tego pamiętam. Anioł wszystkich zakapiorów. Anioł wszystkich zakapiorów, taki anioł jedna, druga, ucz ich pod skrzydła biorąc
w wędrowaniu szczęścia szukać. Aureola gdzieś w kieszeniach ciągle zwija się w scyzoryk, którym chleb na drobne zmienia w jeszcze ciepłe metafory. Często sypia przy ognisku pośród nocy całopalnej kołdrę ma z brzozowych listków, a pod głową zero zmartwień. Kiedy rano w drogę rusza, lekkie nogi, wolna głowa, a przez ramię zwiesza duszę, by się każdy mógł częstować. Często sypia przy ognisku pośród nocy całopalnej kołdrę ma z brzozowych listków, a pod głową zero zmartwień. Kiedy rano w drogę rusza, lekkie nogi, wolna głowa, a przez kramie zwiesza duszę, by się każdy mógł częstować. Anioł wszystkich zakapiorów, taki anioł ze 3/4, uczy ich pod skrzydła biorąc, że to życie życia warte. Często sypia przy ognisku pośród nocy całopalnej kołdrę ma z brzozowych listków, a pod głową zero zmartwień. Kiedy rano w drogę rusza, lekkie nogi, wolna głowa, a przez ramię zwiesza duszę, by się każdy mógł częstować. Często sypia przy ognisku pośród nocy całopalnej kołdrę ma z brzozowych listków, a pod głową zero zmartwień. Kiedy rano w drogę rusza, lekkie nogi, wolna głowa, a przez ramię zwiesza duszę, by się każdy mógł częstować. Anioł wszystkich zakapiorów, wiersz Grześka Szafoniego do mojej muzyczki. A teraz piosenka, której nie grałem od czasu, kiedy ją napisałem, i to nawet nie jestem pewien, czy dokładnie o tę piosenki Julii Broczkowskiej chodziło, bo mam chyba 3 piosenki w repertuarze. Jest Spotkanie, Spotkania i jeszcze coś, jeszcze jakaś taka odmiana tego ciekawego słowa. No i wybrałem tę, a to dlatego również, że jej nie umiem, a ja zawsze bardzo lubię grać te piosenki, których nie umiem, bo dzięki temu sobie je przypominam, przynajmniej w miarę. Dla Jurki Broczkowskiej słowa Justyny Czarnik i moja muzyka. Piosenka pochodzi bodajże z płyty Wiosenki, ale nie jest moją ulubioną pieścią. Jakoś tak się złożyło, że chyba nie grałem jej nigdy, po prostu powstała troszkę na prośbę poetki, no i tak została. Ale jest, taka trochę na irlandzką nutę, napisana na plaży w Kołobrzegu, piosenka o górach, którą zagram. Być może o tę właśnie chodziło. Jeśli nie o tę, to przepraszam. Poprawię się, Julka, na jakimś innym śpiewograniu. A przypomniała mi się trzecia piosenka z Włóki, która jest mojego autorstwa, mianowicie Chleba naszego poprzedniego, Skowyt i Niebiesko. Trudny czas, jak wspomniałem, dla mnie tej piosenki, wszystkie trzy takie dosyć smutne i posągowe w wyrazie, ale to nie zmienia faktu, że płyta jest płytą bardzo ładną, słowami Włóki i melodiami zespołu Cisza jak ta. Ale teraz płyta Wiosenki, wspólna nasza płyta, jak się później okazało, jedyna z Warcysiem. No i Spotkanie. Zobaczymy, co ja z tego pamiętam. Przyniosłem ci góro naręcza rozpaczy, cichym cię tańcząc pochwaleniem. Co boli i dręczy, świat nie zobaczy, bo z płytkim się brada westchnie. Przeciągnąłem nogi przez twą białą szyję, łuk obojczyka plotąc w gardziel. I w takim przegięciu czuję, że żyję w tobie najbardziej. I będziemy tak czuwać, aż się odważę serca przejęcie zagnieść w spojrzeniu i tonąć, przymierać z uśmiechem na twarzy lub ocaleć w swym osamotnieniu. I poderwał się we mnie taki wiosenny, ulatując pochodem z
wzdłuż mokrego czoła, jak ręce podane w drżenia przemienne, przed którymi się bronić nie zdołam. I dotykam tak śmiało, jak jeszcze nikogo, z dużeniem oddechem i raną napięcie, czyjś oddech podąża tą samą drogą, co będzie, gdy też tu przybędzie. Już silniej się pali w powietrza przezroczu i zaraz posiądzie twój grzbiet takoż samo, zwieszając nade mną cienie swych oczu, zmęczone, odarte kolano. I będziemy tak czuwać, aż się odważę serca przejęcie zagnieść w spojrzeniu i tonąć, przymierać uśmiechem na twarzy lub ocaleć w swym osamotnieniu. I poderwą się we mnie ptaki wiosenne, ulatując pochodem wzdłuż mokrego czoła, jak ręce podane w drżenia przemienne, przed którymi się bronić nie zdołam. Już razem stygniemy w przededniu rozstania, na szczycie trącając o swoje ramiona. Pozdrawiam cię, góro, w głosy ubrana, co do życia próbują przekonać. Wiatr nas przysięga, dal nie oddala, wszystko jednakie prócz zapachu wiosny, co we mnie uczucie w wiersz się przelała, spóźniony żałością żałosny. Bardzo zgrabny, uważam, jest to tekst, wiersz, ale jakoś tak ta melodia nie zagrała mi w duszy tak, jak powinna. I mimo że jestem jej autorem, to jakoś jej tak do końca nie zaakceptowałem w sobie. Czasami tak bywa, że powstają te piosenki, powstaje, jak wiecie, dosyć dużo i z nie wszystkimi jestem w pełni kompatybilny. Niektóre powstawały troszkę za szybko, niektóre się nie uleżały, a niektóre powstały i przez chwilę mi się podobało, a potem przestały się podobać. I tak jakoś mam i nie jestem w stanie sobie to poradzić. A teraz piosenka, którą grywam na koncertach, a i owszem, słowa Oli Bacińskiej. No i ona nareszcie zaczyna być odrobinę adekwatna, bo przez całe wakacje grałem ją z pewną taką nieśmiałością, jak to w znanej reklamie z dawnych czasów, które część z was pamięta. A pewna taka nieśmiałość towarzyszyła mi na okoliczność mezaliansu, którym jest granie piosenki o ciepłym zimowym swetrze letnią porą, kiedy jest 35 stopni na zewnątrz. Ale teraz tę piosenkę zażyczyła sobie usłyszeć Małgorzata Legawska, którą serdecznie pozdrawiam i tak oto zabieram was w świat wełnianych swetrów turystycznych i tych całkiem metaforycznych. Potrzebny ci sweter, opiekun koszuli, byś mogła się ciepło do niego przytulić. Plotą się sploty na czasy łaskawsze, na wczoraj, na dzisiaj, na jutro, na zawsze. Potrzebny ci sweter, jak sen, jak powietrze, gdy grudzień ze styczniem pod niebem się zetrze, byś mogła się przy nim ze smutków rozebrać, nim drzewa okradną ze złota, ze srebra. Jak oczu ciekawość powieką przykryta, potrzebny ci sweter, by z dniem się przywitać. Pozwolisz, by obce dotknęły go dłonie, gdy przyjdzie ich pora, gdy przyjdzie ich kolej. Potrzebny ci sweter, jak chleb, jak piosenka, i nosić go będziesz na plecach, na rękach, i tulić się będziesz przez świty najbledsze, sennych uśmiechów w tym czasie, w tym swetrze. I czekać spróbujesz, bo czekasz.
czekać potrafisz, jak czeka sukienka w pamięci i w szafie. Aż sam się pokaże źrenicą zaspanym, jak sen niewyśniony, jak sen niewełniany. Potrzebny ci sweter, jak sen, jak powietrze, gdy grudzień ze styczniem niebę się zetrze. Byś mogła się przy nim ze smutków rozebrać, nim drzewa okradną ze złota, ze srebra. Potrzebny ci sweter, jak chleb, jak piosenka, i nosić go będziesz na plecach, na rękach, i tulić się będziesz przez świt najlepsze, do sennych uśmiechów w tym czasie, w tym sne. Peter. A teraz można by rzec, że wspólna piosenka z Grzegorzem Szafonim kierowana do Wojtka Bellona. Słowa napisał Grzegorz, taki list do Wojciecha. Ja napisałem muzykę, chociaż zawsze powtarzam, że tak naprawdę dobrą sprawę z tą muzyką tutaj w tym przypadku jest zwłaszcza nieszczególnie adekwatnie, bo to melodie Wojtka Bellona, które postanowiłem tylko poprzeplatać ze sobą, połączyć w jakiś sposób, skompilować, żeby odpowiednio dać oprawę dla słów Grzegorza, kierowanych do Wojtka Bellona. Roro Ma. Taki pseudonim chyba osoby, która zamówiła sobie tę piosenkę. No nic na to nie poradzę, że niektórzy tak właśnie się nazywają na Facebookach, podążając pewnie za wszechobecną modą na RODO. Naprawdę tam się udaje, że jak na Facebooku nie napiszecie swojego imienia i nazwiska, to wasze dane będą w jakikolwiek sposób bezpieczne? Nie, nie będą. Kochani. Bellonika z Grzesiem to taki tytuł, który nadałem trochę na inspirując się Krzysztofem Jurkiewiczem, który napisał kiedyś piękną piosenkę Bellonika z miastem, właśnie opowiadającą troszkę podobnie o Wojtku Bellonie, a właśnie nie opowiadająca o Wojtku Bellonie, tylko przeplatająca Wojtka Bellona w opowieści autorskiej Krzysztofa, która to już piosenka dla której Joanny, nawiązując oczywiście do kołysanki dla Joanny Wojtka Bellona. No i to słuchło Bellonika jest również autorstwem Jurkiela, nie moim, więc tak jak wspomniałem, ta piosenka, mimo że jest w moim repertuarze, no i poniekąd ja ją napisałem, to tak naprawdę słowo napisał Grzegorz, melodię wszystkie napisał Wojtek Bellon, a słowo Bellonika pochodzi z serducha Krzyszka Jurkiela Jurkiewicza. Więc ja to tylko gram. Spieszę się donieść ci, Wojtku Bellonie, że u nas nic się nie zmienia. Ognisko płonie, splecione dłonie, dziecięce spełniają marzenia. Panna gitara nad wyraz się stara, zaraz wrażliwość odwdzięczyć. A w nas jest wiara, że zejdziesz zaraz z połonin niebieskich potęczy. W miastach tramwaje odwiecznym zwyczajem dudnią jak studnie bez końca, a kwietne maje nóż czasu kraje w nitki tęsknotą pachnące. W miastach tramwaje odwiecznym zwyczajem dudnią jak studnie bez końca, a kwietne maje nóż czasu kraje w nitki tęsknotą pachnące.
słów zakrętem są dusze piękne, niesione przez życie na pamięć. Przez rzeki mętne, święte, nieświęte, jak ludzi ze sobą śpiewanie. Spieszę się donieść ci, Wojtku Melonie, że nic się właściwie nie zmienia, gdy ogień płonie, drżą sercom dłonie w dzień dobry. I w do widzenia. No bardzo lubię tę piosenkę, również przez przykład tego, że jak wiecie, jestem miłośnikiem twórczości i osoby Wojtka Melona, Wojciecha, którego to nie poznałem nigdy, nie miałem okazji, gdyż opuścił ziemski łez padł, kiedy miałem 6 raptem lat, więc no nie było okazji za bardzo wujka Wojtka poznać. I to się nie stało w życiu mym. Natomiast piosenki Wojciecha Melona po dziś dzień są najważniejszymi pieśniami, którymi nasiąkłem gdzieś wczesną młodością, która ta młodość zaowocowała później pierwszą gitarą, pierwszymi piosenkami, graniem, śpiewaniem i tym wszystkim, co wam tutaj wyczyniam z tego mojego busa gdzieś na parkingu Mediamarktu w Nowym Sączu. Taka to formuła, kochani. Trochę to zabawne, bo wiecie, tutaj na ogół wam gram z różnych takich miejsc pięknych i odludnych zarazem. Za każdym razem towarzyszą mi albo dziki, albo nie wiem, puchacze, które ostatnio chciały zjeść bajeczkę. Ej, to było całkiem dramatyczne. Podczas śpiewogrania, które tak naprawdę się nie odbyło, bo po drugiej piosence wyłączył się mikrofon, szykowałem sobie busa i nagle zobaczyłem ptaka, który lotem koszącym ściga bajeczkę i szczerze mówiąc, gdyby się Fenio nie pojawił na takim, że tak powiem, bliskości bezpośredniej, to myślę, że ten puchacz by tą bajeczkę złapał. I biorąc pod uwagę, że ona jest takim 13-kilowym pieskiem, a puchacze potrafią polować na młode sarny, zające, lisy i tym podobne zwierzątka, to myślę, że mógłby dać radę, co byłoby wyjątkowo traumatycznym przeżyciem i w ogóle masakrą całkowitą. I ogromnym smutkiem, więc to się nie stało na szczęście, ale uważajcie na swoje małe pieski, bo są takie ptaki w Polsce, które mogą wam je po prostu porwać. To jest w ogóle, to było dla mnie szalenie zaskakujące. Nie spodziewałem się tego zupełnie, a byłem prawie świadkiem takiej sytuacji. Fenio, biernie, ale uratował w zasadzie wszystkich nas w tej sytuacji. I bajeczkę, i Gosię, i mnie, i w ogóle wszystko. Niebiesko. Wspomniałem dzisiaj o tej pieśni, słowa Wiesławy Kwintokoczan. I moja muzyka na życzenie specjalne Ewy Zaborowskiej. O, jak ładnie brzmi, jak jest imię i nazwisko, a nie jakieś, nie będę mocno. Niebiesko. Krześle niebieskim obujamy razem w obłokach. Będzie trochę jak w filmie czeskim, nikt nic nie wie, a kogoś ktoś kocha. Będzie trochę jak w filmie czeskim, nikt nic nie wie, kocha. Posiądź ze mną w niebieskim oknie, cóż to szkodzi, że pada majowo, że bzu fiolet na deszczu moknie, w sercu błękit skwita na nowo.
cóż to szkodzi, że pada majowo w sercu błękit rozkwita na nowo. Rozkwita na nowo. Rozkwita na nowo. Krześle niebieskim pobujamy razem w obłokach. Usiądź przy mnie na krześle niebieskim, pobujamy razem w obłokach. Usiądź przy mnie. Tak to napisałem dawno temu na... No, ale w tak zwanym międzyczasie okazało się, że poemat dygresyjny, który jest moją cechą immanentną, zawiódł mnie znowu na manowce. Miałem wam opowiedzieć o tym, co mnie denerwuje tu na tym parkingu, na którym dzisiaj stoję, a nie o tym, że puchacz prawie zabrał bajeczkę. Ale jak się ma ADHD, to takie rzeczy się dzieją ciągle. Chcecie coś powiedzieć, ale macie już gotowych 15 innych myśli. I jak już powiecie te 14, to nie pamiętajcie, co chcieliście powiedzieć. To jest nieustająca jazda w głowie. Ja muszę wam powiedzieć, że naprawdę odkąd za sprawą odpowiedniego lekarza udało mi się to nazwać po imieniu, to stałem się absolutnym ekspertem od tej nieneurotypowości. Muszę wam powiedzieć, nie wiem, jak wydajecie sobie ze mną radę i moja rodzina, i moi bliscy, i wszyscy, naprawdę. Teraz dopiero wiem, jakie to jest wszystko porąbane. Ale co miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć, że jak to się na tym parkingu, to co rusz ktoś przechodzi i patrzy przez szybę taki zdziwiony na gościa, który tutaj siedzi sobie z psem i ze świeczkami i gra na gitarze. Ja się tak zastanawiam, co oni myślą? Co ja bym sobie pomyślał, gdybym sobie szedł na parkingu obok MediaMarktu i zobaczył, że w busie siedzi koleś? Bo to wiecie, tak podejrzewam, że po prostu szybę nie widać telefonu, który to wszystko nagrywa. Nie? Po prostu siedzę sobie przy świeczkach i gram na gitarze. Co byście pomyśleli, gdybyście zaczęli gościa, który siedzi sam w busie, przy świeczkach, przy stoliku, z piwem zero i gra na gitarze? Ja wam muszę powiedzieć, że ja bym miał grubą rozkminę, nie? Czy wołać policję, czy lekarza, czy właściwie co? Dobra, do brzegu. O nie. Piotr Libuszowski. Pozdrawiam serdecznie, Piotruś. Zamówił sobie Piotruś ów piosenkę Chrystus Bieszczadzki, którą napisałem do słów Kamila Patory. O! Kamila Patory, który tutaj w Nowym Sączu właśnie mieszka i żyje. Kamila Patory, który jest rzeźbiarzem, jest poetą. No i Kamil Patora popełnił piękny wiersz Chrystus Bieszczadzki, który to wiersz widnieje pod figurą Chrystusa Bieszczadzkiego. Felutek. Weźcie jakoś tutaj się bardziej połóż, nie indziej. Pod figurą Chrystusa Bieszczadzkiego w cerkwi w Łopience, w pięknym miejscu w Bieszczadach. Może nam się uda z Gajeczką i z Gosią odwiedzić to miejsce przy teraz okazji naszego krótkiego pobytu w Bieszczadach, bo to taki ceproski spacer, który się da zrobić z wózkiem, wiecie, bo w tej chwili jesteśmy w takiej formie, że bardzo byśmy chcieli pokazać Gaj Bieszczady, tylko że ona jeszcze nie chodzi. To ma już 4 miesiące, a jeszcze nie chodzi. To jest moim zdaniem organizacyjny skandal. Ale no bo będzie pewnie jeździła w wózeczku, a wiesz, że w Bieszczadach nie ma zbyt wiele szczytów, na które da się wjechać wózkiem dziecięcym na szczęście. No to postaramy się chociaż na takie jakieś ceproskie szlaki, jeden, drugi, trzeci ją zabrać, żeby poczuła taką aurę Bieszczadów, które stały się naszym matecznikiem wspólnym. I odwiedzimy nasze ukochane miejsca w tychże górach. Między innymi być może właśnie cerkiew Łopięca, to chyba całkiem niezły pomysł. Tam Chrystus Bieszczadzki, figura i wiersz, który kiedyś zabrałem na pogańską plażę w Kołobrzegu. I tam właśnie powstała jedna z bardziej bieszczadzkich piosenek, które w życiu napisałem. Chrystus Bieszczadzki. Siedząc na swym pniaczku jak bieszczadzki gazda, błogosławisz ptakom wracającym do gniazda. Tym, co przyszli tutaj, po serca chcieli i co wśród pożogi odejść stąd musieli. Wskaż nam, Panie, drogę po bieszczadzkich szlakach,
zagubionym bądź echem w strumieniach i ptakach, i światłem w ciemności, jak twój księżyc blady, gdzie umilkły cerkwie i zniczały sady. Tym, co przyszli tutaj, by prawem zwyczaju podziękować tobie za przedsionek kraju, za ptasie koncerty o porannym brzasku i za lipcowe noce przy księżyca blasku. Wskaż nam, panie, drogę po bieszczadzkich szlakach, zagubionym bądź echem w strumieniach i ptakach, i światłem w ciemności, jak twój księżyc blady, gdzie umilkły cerkwie i zbliżały sady. Wskaż nam, panie, drogę po bieszczadzkich szlakach, zagubionym bądź echem w strumieniach i ptakach, i światłem w ciemności, jak twój księżyc blady, gdzie umilkły cerkwie i zbliżały sady. Zostały wspomnienia, w sercach został smak tamtego cierpienia. Z nad tych samych ognisk inne pieśni płyną, najciepłym wiatrem to wzgórz nad Soliną. Wskaż nam, panie, drogę po bieszczadzkich szlakach, zagubiony bądź echem w strumieniach i ptakach, i światłem w ciemności, jak twój księżyc blady, gdzie umilkły cerkwie i zniczały sady. Wskaż nam, panie, drogę po bieszczadzkich szlakach, zagubiony bądź echem w strumieniach i ptakach, i światłem w ciemności, jak twój księżyc blady, gdzie umilkły cerkwie i zniczały sady. No, chciałbym tę piosenkę zagrać, ale nie wiem, czy będę ją potrafił jeszcze zagrać. Modlitwa konia z transportu. Ważna piosenka, smutna piosenka, którą napisałem do słów Barbary Bożymowskiej. Opowiadałem o tej poetce i prozaiczce zarazem wielokrotnie w różnych okolicznościach, na koncertowych bardziej, bo na śpiewograniach ta piosenka chyba z raz do tej pory wybrzmiała. Trudna jest dla mnie do grania, bo z Ciszą jak Taju grywaliśmy, ale to w takim sześcioosobowym składzie było łatwiej i ja nie wiem, czy będę w stanie. Ewa Płonka zamówiła sobie tę piosenkę. Barbara Bożymowska. Ja poznałem Barbarę Bożymowską, oczywiście poznałem nie osobiście, tylko przez ponad twórczości jako prozaiczkę. Miałem w dzieciństwie kilka książek takich kierowanych do młodzieży Barbary Bożymowskiej. To były takie Chłopcy w oczach dziewczyn, Dziewczyny w wieku, w oczach, Dziewczyny w oczach chłopców, Jak zostać mistrzem podrywu i takie tam inne rzeczy. No i takie poradniki dla młodzieży. No ja Barbarę Bożymowską kojarzyłem właśnie jako prozaiczkę taką piszącą dla młodzieży w dawnych czasach, a później powiedziałem, że zorientowałem się, że jest również poetką. No i co więcej, poetką, która no dość taki ma nietypowy podmiot pisania, mianowicie pisze wyłącznie o zwierzętach. Bardzo piękne są to wiersze, bardzo smutne. Jeżeli ktoś z was ma styczność z twórczością Barbary Bożymowskiej, to najczęściej wtedy, kiedy komuś odchodzi ukochany pies. Wiele wierszy, 3-4 takie wiersze są Barbary Bożymowskiej, które na taką okoliczność zwykle się cytuje, bo są przepiękne, są mega smutne, ale zarazem oddają w dużej mierze to, co czują właściciele tych naszych czworonogów, którzy żegnają swoje ukochane zwierzaki i swoich ukochanych czwornożnych przyjaciół. Ja przeżyłem jak do tej pory 3 razy taką sytuację w życiu. Mój pierwszy piesek Bayer był ze mną lat 9, później 15 lat Bino, następnie 11 lat Juno, którego część z was poznała, no i Fenio, mam nadzieję, że jak najdłużej. I za każdym razem, kiedy z tego ziemskiego łez padołu odchodzą gdzieś tam za tęczowy most,
to wyrazić się tego nie da, jak wiele człowiek traci takiej obecności. Wydawać by się mogło nie tylko zwierzęcej, ale jakże istotnej. Przynajmniej ja tak to odczuwałem za każdym razem. No i te wiersze Barbary Bożemowskiej o zwierzętach są wierszami niezwykle przejmującymi, niezwykle dosadnymi i niezwykle smutnymi. I takim wierszem z pewnością jest również Modlitwa konia z transportu, do której napisałem onegdaj muzykę i spróbuję sobie ją teraz na życzenie Ewy Płonki jakoś przypomnieć, jak to szło. Mój wiatronogi, Boże koni, czy ty naprawdę widzisz wszystko? Nie ma nikogo z mojej stajni i jest nam drogi na pastwisko. Nie ma nikogo z mojej stajni i nie znam drogi na pastwisko. Bardzo się boję, panie mój, tutaj tak ciasno jest i ciemno, i taki bardzo jestem sam, choć tyle koni jedzie ze mną, i taki bardzo jestem sam, choć tyle koni jedzie ze mną. Boże z ogonem bujnym, Boże z grzywą gęstą, ja przecież jestem, ja przecież byłem na twoje Boże podobieństwo. Nikt by w to teraz nie uwierzył, nic z tego teraz nie zostało. Czterokopytny Boże spraw, by umieranie nie bolało. Czterokopytny Boże spraw, by umieranie nie bolało. Jeszcze o jedno cię poproszę i wszystko będzie końcem. Niechaj na przekór wyśnie sen, przegalopuję w słońce i pędzę wprost w promieni blask. Pękają chmury w niebie, a ja nie czuję więcej nic. Do ciebie, a ja nie czuję więcej nic. Imknę, ikdam do ciebie, a ja nie czuję więcej Modlitwa konia z transportu. Pamiętam, jak kiedyś mnie napełniło takim nieprzyjemnym zaskoczeniem, kiedy ktoś napisał do mnie maila z taką pretensją, że użyłem, czy nie tyle ja użyłem, co Barbara Bożemowska użyła tutaj sformułowania czterokopytny Boże spraw. I te cztery kopyta temu komuś się skojarzyły z diabłem. I przez ten pryzmat zasugerował, że ów wiersz, jak i piosenkę inspirował właśnie diabeł. I ja sobie pomyślałem, o Boże. Mariusz Zadura, słowa i muzyka, a piosenkę zażyczyła sobie usłyszeć Alicja Kular-Tarczewska.
Ja się tego twojego nazwiska południowoamerykańskiego, Alu, chyba nigdy nie nauczę wymawiać. Chory na wyobraźnię Mariusza Zadury. Bardzo fajna, ważna dla mnie piosenka. Prawdopodobnie inspirowana Van Goghiem, chociaż nie znalazłem na ten temat żadnych dowodów takich wyraźnych. Więc tylko kieruję się czyimś odczuciem w tej materii. Przyznam, że tego nie zgłębiłem. Chory na wyobraźnię. Myślę sobie, że każdy z nas, jak tu jesteśmy dzisiaj w liczbie 150 osób, może trochę więcej, może trochę mniej, wszyscy jesteśmy chorzy na wyobraźnię. I to jest taka fajna choroba, z której lepiej się nie leczyć. Są takie choroby, z których lepiej się nie leczyć. Wiecie, czasami tak bywa. No podobno nawet z ADHD lepiej się nie leczyć, dlatego że poza całym mnóstwem różnego rodzaju problemów również ma ta specyfika ma swoje dobre strony, których przez skromność nie będę wymieniał. Chory na wyobraźnię, myślę, że jestem. Myślę, że wy wszyscy jesteście chorzy na wyobraźnię, skoro w poniedziałek w nocy siedzicie i oglądacie gościa, który w busie z psem przy świeczkach gra stare piosenki. To znaczy, że nie jest z wami całkiem dobrze. Jesteście chorzy na wyobraźnię, czy wam się to podoba, czy też nie. Dawno już w mieście drwił z niego każdy. Pośmiewiskiem był ludziom na co dzień. Od wariat, chory na wyobraźnię, wiecznie w drodze spóźniony przechodzień. Dokąd idziesz, pytali go bliscy. Z tego, bracie, to trzeba się leczyć. A on brał tekturową walizkę i wyruszał z tym obrazom naprzeciw, mówiąc: idę tam, gdzie bezmiar błękitu, światło, cienie cytrysów przy drodze, ferią barw każdy ranek rozkwita, chociaż wiem, że do celu nie dojdę. Idę tam, gdzie bezmiar błękitu, światło, cienie cytrysów przy drodze, ferią barw każdy ranek rozkwita, chociaż wiem, że do celu nie dojdę. Malował świat ilku jak zaklęty, kurczył się w skrawek płótna na ramach, a on wieścił je jak pierś kobiety w siedmiobarwnych tęcz kreskach i w ramach. Kiedy skończył, wpatrywał się w ciszę, by natchnieniem nasycić znów duszę. A gdy już dał się marszandom wykpić, pił noc całą, by z brzaskiem wyruszyć, mówiąc: idę tam, gdzie bezmiar błękitu, światło, cienie cytrysów przy drodze, ferią barw każdy ranek rozkwita, chociaż wiem, że do celu nie dojdę. Idę tam, gdzie bezmiar błękitu, światło, cienie cytrysów przy drodze, ferią barw każdy ranek rozkwita, chociaż wiem, że do celu nie dojdę. Kochani, dochodzimy powolutku do końca tego trzyodcinkowego seta z piosenkami, które wybraliście sobie sami. Tym razem Krzysztof Aniśko i Kołysanka, którą dosyć często wam grywam, nie tylko na koncertach, ale również na śpiewograniach. Bardzo lubię tę Kołysankę. Agnieszka Osiecka napisała do niej słowa, a muzyka jest autorstwa Kasi Haczewskiej. Myślę, że dobrze znacie tę Kołysankę, ale uwaga, nie będzie to ostatnia piosenka dzisiaj, dlatego że dzisiaj piosenek 21 na dobranoc. Dobranoc, jeszcze jedna, bo 61 piosenek było tych, które wybraliście sobie na to 200. śpiewogranie. Kołysanka jako pierwsza. Tak, możecie się już powolutku zacząć żegnać. Dookoła noc się stała, księżyc się rozgościł, jeszcze ci nie powiedziałem wszystkich słów miłości, jeszcze z tobą nie zdążyłem. Na najdalsze gwiazdy jeszcze ci nie wymyśliłem najpiękniejszej nazwy,
ale teraz z moich ramion zrobię ci kołyskę, niech cię miła nie poranią. Leśne trawy niskie, a ty śpi, zanurz się w noc ciemną, a ty śni, śni, że jesteś ze mną, a ty śpi, zanurz się w noc ciemną, a ty śni, śni, że jesteś ze mną. Jeszcze cię nie porównałem, jak porównać trzeba, jeszcze ci nie przychyliłem ziemi ani nieba, jeszcze z tobą nie obiegłem wszystkich mórz i jezior, jeszcze ci nie uwierzyłem tak jak ludzie wierzą, ale teraz z moich ramion zrobię ci kołyskę, niech cię miła nie poranią. Leśne trawy niskie, a ty śpi, zanurz się w noc ciemną, a ty śni, śni, że jesteś ze mną, a ty śpi, zanurz się w noc ciemną, a ty śni, śni, że jesteś ze mną. No i żeby uczciwości stało się zadość, to jeszcze na koniec piosenka, którą zażyczyła sobie Magdalena Bagrowska usłyszeć. Słuchajcie, jeżeli nie wymieniłem któregoś z nazwisk, które chciało jakąś tam piosenkę, to znaczy, że oba piosenka się powtarzała, że ktoś ją zamówił jako pierwszy, no i później... Później już nie powtarzałem tych nazwisk, które też się chciały. No ale 61 piosenek, ta jest 61 i dzisiaj na dobranoc wybrzmi. Zanim wybrzmi, to garść podziękowań za waszą obecność, garść podziękować za wyprzedanie koncertu w Katowicach, który 1 października. Jeżeli chcecie się ze mną zobaczyć koncertowo, to w najbliższym czasie Smolnik nad Osławą, czyli Bieszczadników. Zapraszam wszystkich, którzy z Rzeszowa, z Jasła, z Krosna, z Komańczy, Cisnej i tak dalej, do Smolnika 27. Wszystkich, którym Beskid Niski jest bliski, czyli na przykład tutaj Nowy Sącz, Tarnów, te wszystkie okolice, które raptem godzinkę od Bartnego, zapraszam na wernisaż do placówki w Bartnem 28. który będzie zwieńczony moim koncertem. I potem co? Pierwszego, jak wspomniałem, Katowice na Mastę, miejsc już nie ma, jedynie lista rezerwowa, jak ktoś chce, a drugiego Kraków. No i na razie tyle. Tak jak wspomniałem, w tej chwili bardzo rzadko jak na mnie występuję, ze względu na tęsknotę za gajeczką i taką niechęć do tracenia jej z oczu choćby na chwilę. Ale będę się pojawiał, jako że, jak wspomniałem, granie piosenek, pisanie piosenek, ich prezentowanie jest moją pasją, miłością wielką, ale też pracą. A jak wiadomo, do pracy trzeba czasami iść. I ja też czasami muszę. Dlatego też z pewnością w październiku, w listopadzie, w grudniu zobaczymy się jeszcze wiele razy w różnych dużych miastach w Polsce. No, od nowego roku mam takie plany troszeczkę zmienić pewne sprawy. No i zobaczymy, jak na to zareagujecie koncertowo. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tymczasem słowa pani Burgieł, muzyka pani Paś. Magdalena Bagrowska zażyczyła sobie tę piosenkę na dobranoc. No i ja wam dzisiaj ją na dobranoc niniejszym zagram. Dobranoc, niech ci się przyśni drzewo wiśni, a rano niech diabeł spadnie z fortepianu i niech powie ci na zdrowie i że ciągle śnię o tobie. Ciągle śnię o tobie, że ciągle śnię o tobie, ciągle śnię o tobie. Kiedy we śnie, jęczę śnie, kiedy we śnie,
rśnie, kiedy we śnie. Wtedy słyszę twe dobranoc. Niech ci się przyśni drzewowi śni. Na rano niech wazon spadnie z fortepianu. I nie mówi nic, tylko słucha jaka ta porcelana krucha. Jaka ona krucha, jaka ta porcelana krucha. Jaka ona krucha, jeps, dups. Kiedy we śnie, jem czereśnie, kiedy we śnie jem. Kiedy we śnie, jem czereśnie, kiedy we śnie jem. Wtedy słyszę twe dobranoc, 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 dobranoc. Dzięki kochani za tą liczną, śliczną 202 w naszej wspólnej historii obecność na śpiewogranie numer 202. Za tydzień śpiewogranko będzie już jesienne. Nie wiem jeszcze skąd, gdzie my zawitamy za tydzień, gdzie będzie ten poniedziałek, czy to będzie w ogóle poniedziałek, zobaczymy. Będę was na bieżąco informował o tym, co będzie się działo dalej z tą trasą. O koncertach już mówiłem, o czym jeszcze miałem powiedzieć, ale oczywiście zapomniałem w tych wszystkich dygresjach się połapać własnych. To jest po prostu masakra. I tyle się nagadałem, że nawet zerówki do końca nie dopiłem. Ale faktycznie miałem coś jeszcze powiedzieć. Ale widocznie nie było to nic mądrego, skoro o tym zapomniałem. Kochani, trzymajcie się cieplutko, dbajcie o siebie. I co? Do zobaczenia na koncertach, albo gdzieś na szlakach, albo gdzie tam możemy się spotkać. Ściskam serdecznie moją mamusię kochaną w Kołobrzegu, a rodzinkę nowosądecką za chwil parę wyściskam osobiście. Buziaki, pa! A, otworzę sobie samochód, będzie mi łatwiej wyjść. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa.